Hello, Prescott Knight, tu tais a escola Emka, the Kashinsa Mawa, mi mama nash kolina, word of the day. Sasha Musha sprouts at chitur, it's in dobre film. Dzisiais kończymy nasze przygotowanie do wiosny, więc nadal mamy słowa, które mają do czynienia czyste, clean, i to może być czyścić, umyć, sprzątać nawet. I clean. Clean ma bardzo dużo znaczenia i to nawet zawsze jestem zaskoczony, jak różnych rzeczy możemy używać. Jedna śmieszna rzecz, myślałem dzisiaj, jest clean a fish. To nie znaczy, że masz umyć twoje ryby, bo ryby są w wodzie cały czas, tylko jak wyciągasz flaki ze środka, potem jest czyszczone. Więc się to, nie wiem, odflakować, rozflakować, a to wszystkie niepotrzebne rzeczy ze środka. Ale tak, nie będziemy rozmawiać o tym teraz. Dzisiaj mamy jakiś miły idiom. Musiałem myśleć przez sekundę, jak to będę tłumaczyć. To squeaky clean. Squeaky clean. Squeaky clean. Squeak jako piszczące, czyste, jak masz taki szkło i jest tak czyste, że jak robisz palcem, tam go robi i, a potem to jest tak czyste, to jest, że nie ma ani śladu tłuszczu albo coś takiego. Więc coś jest squeaky clean, to jest najbardziej czyste, jak może być. A i to dowiedziałam się, że nie umiem sprzątać tak dobrze, bo nie umiem sprzątać, to bo moje oczy robią się trochę słabe i po prostu bez okularów już nie widzę. Patrzę, czy jest czysty? Chyba jest czysty. A squeaky clean to możesz zobaczyć przez palce, czy to jest wystarczy czysty. Więc to możliwe to mi pomoże, bo wkrótce na pewno będziemy robić wiosny sprzątaczny, sprzątanie u mnie i nie mogę się doczekać. A spotkamy się w przyszłym tygodniu i będzie na pewno następny ciekawy temat. Dziękuję bardzo i miłego weekendu.